Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Berserku i tak jak zresztą obiecywałem, teraz będziemy lecieć sobie odcinki z lożków. Wczoraj był Paladyn, dzisiaj jest Berserk. Dużo osób na niego pewnie też czekało. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się tutaj coś pokonać. No wiadomo, to już są lożki takie dość, można powiedzieć, late game'owe, więc nie wiadomo, ale zawsze jak chociaż jeden padnie, będzie to do przodu. I tak jak mówię, no mamy 445 poziom, dzisiaj nam wpadł z kalendarza kolejny level. Także jeszcze 5 i będzie 450, to już wydaje mi się, że będzie dość ładny poziom tak naprawdę. No i co, no i później będziemy lecieć sobie po 500, no to już nam na pewno sporo czasu zejdzie, zważając na to, że lecimy tutaj na Golda, no ale prędzej czy później go wbijemy. No i chyba Berserk to będzie jednak ta postać, na której jako pierwszy wbijemy właśnie ten 500 poziom, no ale wiadomo, jeszcze się wszystko może zmienić, zobaczymy. Na początek tak, zostawcie kciuka w górę, mam nadzieję, że dobijemy pod tym odcinkiem, no powiedzmy standardowo gdzieś 300 kciuków w górę. Ostatnio tak wam nie idą te kciuki, jak szły tam powiedzmy tydzień temu, ale mam nadzieję, że dacie radę. Oprócz tego dzisiaj o godzinie 19 znowu będzie streamek na Twitchu, zapraszam do opisu, zapraszam do przypiętego komentarza, tam macie linki. No i powoli na Twitchu się zbliżamy do 1000 followków, także jeżeli ktoś jeszcze nie wbił i nie ma go tam, to może wbić i zostawić po prostu obserwującego. 1000 followków to już będzie na pewno fajna liczba, także dzisiaj o 19 znowu streamek. Dobra, i tak naprawdę tyle. Chyba tutaj nie przedłużamy. Ja już tutaj wrzuciłem do kibla coś i rozmontowałem, żeby mieć troszkę więcej miejsca. No i lecimy. Po kolei znowu, tak jak wczoraj na Paladynie, posprawdzamy sobie wszystkie te lożki. Zobaczymy, czy coś w ogóle jesteśmy w stanie tutaj kliknąć. I teraz tak. Tak naprawdę, no co, chyba w siłę polecimy. Mamy prawie miliard, to sobie możemy wrzucić. Zawsze to tam coś nam delikatnie pomoże. Przebiliśmy 59 tysięcy siły, także niedługo 60, więc też ładna liczba. No ale wiadomo, no w sumie mogłem nie do zera, ale dobra. Nieistotne. Czy my tu mamy wszystko zaczarowane? Wszystko mamy zaczarowane i jeszcze ja bym chciał zobaczyć, czy mamy wszystko razy dwa tak na szybko ulepszone. Wiadomo, zawsze to tam delikatnie więcej statystyk, więc wydaje mi się, że warto po prostu to sprawdzić przed klikaniem lochów. Dobra, tu mamy wszystko, no bo wiadomo, tutaj od czasu do czasu coś tam im wymienię. Ja się staram zawsze to ulepszać, ulepszone. Dobra, lecimy. Przede wszystkim karuzela z idolami, mamy IPR. Jestem trochę przyświetlony, ale znowu słońce świeci z mojej lewej strony. Także dlatego tak to wygląda. Dobra, IPRD to jest zwiadowca. No i ten zwiadowca to jest tak naprawdę no mocny przeciwnik. Zobaczcie, że on ma 408 tysięcy zręczności, także bardzo dużo. No on wszystkich tutaj na hitka składa, nawet na zwykłego. Ma też 800 milionów, przepraszam, HP, także też bardzo, bardzo dużo. No może mogą być z nim problemy, nie? Mogą być z nim problemy, no ale zobaczymy. Może jakbyśmy się odpalili jakąś kosmiczną serią, to zostałby poskładany. Pamiętamy, że ci przeciwnicy w karuzeli z idolami nie są wcale jacyś, można powiedzieć, tanki, tylko po prostu dużo biją, nie? Więc jakieś tam uniki Kunegundy, jakieś nasza seria jako berserka, no i wydaje mi się, że faktycznie moglibyśmy go pokonać, no ale tu musi być na pewno dużo szczęścia, no i zobaczymy, czy to szczęście dzisiaj będziemy mieli. No tak jak mówię, każdy loch sobie tam posprawdzamy, powiedzmy po 150-200 może grzybków max, jeżeli będzie faktycznie wyglądało to tak, jakbyśmy go mieli faktycznie pokonać, no ale jeżeli się nie uda, no to trudno, no sami wiemy, że już tutaj jest no late game, nie? To już jest, można powiedzieć, że late game na spokojnie, także te lochy nawet na berserku nie będą tak często padać. Co prawda ostatni odcinek z lochów na berserku nie był wcale tak dawno temu, więc co za tym idzie, w sensie inaczej, był tak dość dawno temu, co za tym idzie, no troszkę się wzmocniliśmy, troszkę statystyk nam wpadło, także może faktycznie coś by się tu udało pokonać, no ale nie jest to jakoś tam, nie oczekuję tego, nie, no bo jednak wiadomo, że te lochy to już jest trudny orzech do zgryzienia. Możecie napisać, jak tam u was w ogóle. Jutro będzie filmik prawdopodobnie z... jak już się pojawi informacja, jakie będą eventy w tym tygodniu, to jutro prawdopodobnie wrzucę taki filmik. Natomiast jeżeli chodzi o... mam jeszcze jeden filmik w planach, póki co czekam jakby na informację, czy mogę coś takiego zrobić i tak dalej. Jestem już dogadany z jedną osobą, czekam na informację ze strony supportu, o czymś, co mówiłem na streamie, ale na razie nie będę mówił, bo może się nie uda załatwić, ale czekam cały czas na informację, już dzisiaj pewnie będę wiedział. Także też fajny odcinek, mam nadzieję, że wam się spodoba, szykuję dla was. Dobra, no ten IPR tutaj w ogóle zero bliskich prób, także myślę, że nie ma co. Valar Aukar to jest chyba...
To jest chyba Paladyn, dokładnie, bo zobaczcie, on tak dużo bije. No dokładnie, to jest Paladyn. No dobra, no popróbujemy. O, tam próba 200 milionów. No Paladyn, nie? Czyli on co prawda ma tego Firebola, no ale potem jest bezbronny. Prawie miliard HP, więc sporo, ale może byśmy go byli w stanie pokonać. No nie mam pojęcia, zobaczymy. Troszkę go tu poklikamy, bo jakieś tam próby już, można powiedzieć, sensowniejsze są, aniżeli z tym IPR-e. Także tak jak mówię, pewien jest pomysł na odcinek właśnie, taki można powiedzieć nietypowy, ale to zobaczymy. Jeżeli się uda, to go po prostu zobaczycie. Nie chcę tutaj zdradzać Romka tajemnicy. Kto był na streamie, to może podejrzewać, o co chodzi. I co tam jeszcze zostało? No na pewno może zrobimy sobie w piątek taki odcinek eventy w praktyce. To tam jakoś wam bardzo nie, że tak powiem, nie przypada do gustu, ale i tak dla samego siebie może nawet taki odcinek nagram. I co ja bym jeszcze w sumie, co ja bym jeszcze mógł zrobić? Mają jakiś taki pomysł na odcinek, tylko w tym momencie mi wyleciał z głowy, prawdę mówiąc. Poczekajcie, te eventy jutro, w piątek eventy w praktyce, może ten jeden odcinek. No i co? Aha, na łowcy, to wam mówiłem, że jeżeli będzie ten event do wiedźmy, to zamykamy tornado. No bo tak to na tym łowcy ciężko w ogóle cokolwiek innego porobić. No w teorii moglibyśmy wszystko oprócz tornada jakiś odcinek zrobić i coś tam popróbować pokonać, ale nie wiem, czy jest sens, czy już lepiej po prostu się wstrzymać, poczekać na to tornado i dopiero potem ewentualnie jakieś inne lochy. No i na wojowniku, dobra, udało się go pokonać, super. No i na wojowniku czekamy na ten 420 poziom, żeby tam zacząć lecieć z tymi lochami. Też będę się starał nagrać z tego. Także no można powiedzieć, że jakieś tam ciekawsze odcinki będą się zbliżają się, nie? I jakoś tam ciekawsze się pojawią. Dobra, 950 milionów HP, no wojownik mu nie zrobił za wiele. Tutaj zobaczymy jak Maguś. No Maguś, no krytyk za prawie 100 milionów, no to sporo, ale też za dużo nie zrobił, jakby nie było. No i tutaj Kunegunda, o kurde, zobaczcie. Kunegunda mu zbiła prawie całe HP, no i my tutaj ledwo, bo ledwo i tak, ale no dopełniliśmy tych formalności. Poczekajcie, tu mamy jakieś rękawice, one są dla maga, plus 20 i pancerza nam dają na plus, no chyba je podmienimy, jak już nie będziemy mieli miejsca, to je podmienimy. Poczekajcie, jak w ogóle wyglądała ta walka, jeżeli chodzi o Kunegundę, bo to jestem ciekaw. No tutaj dostała tego hita z Firebola. Także bardzo, bardzo dużo. No ale ja chcę poczekać, aż ona się rozkręci. No zobaczcie, ile ona musiała uników zrobić, żeby z tego tam powiedzmy 800 milionów, bo chyba gdzieś tyle miała mniej więcej, żeby z tego się zrobiło tam chyba 30 milionów. Tu jeszcze hita dostała. No i kolejny hit to by był pewnie dla niej już śmierć po prostu, już by ją pokonał. No ale zobaczcie, tutaj tyle tych uników, 58 milionów, no i tutaj krytami tak dziubie, no to jest właśnie ten zwiadowca / zabójca, że on tutaj, trafiają mu się takie walki. Tam jeszcze był krytyk chyba za 130 milionów, no i tutaj dobiła, no ładnie, ładnie, dobra, udało się coś zrobić, także już na plus tak naprawdę ten odcineczek. Zobaczmy Uruka Urksi. Uruk Urksi to jest wojownik i to jest wojownik, który ma prawie miliard 100 milionów HP, oprócz tego ma 111 tysięcy siły, więc bardzo dużo, no i chyba na nim już się zatrzymamy. Liczyłem co prawda na jakiegoś zwiadowcę albo maga tutaj, tak po cichutku, że będzie w tym hemoridorze, no ale faktycznie 12 to jest ten Uruk Urksi, z którym generalnie nawet i w strefie świata są, można powiedzieć, problemy. Także tak, możecie napisać generalnie w komentarzach, co tam u was słychać, jak tam wasze postacie. Zawsze o to pytam co odcinek, ale zawsze sobie lubię potem wieczorem te komentarze poczytać. Dużo osób mi wczoraj też pisało, że nie wiedziały o tym kodzie na walentynki. No to mój błąd, no już teraz mam nauczkę i w sensie no mój błąd. No jakby nie zdaję sobie sprawy, że aż tyle czerpię osób, czerpię informacje z tego kanału na temat Shakesa, że coś jest nowego i tak dalej. No ja na przykład czerpię informacje, nie wiem, z Discorda, tam z jakiegoś forum, zaglądam od czasu do czasu i tak dalej, a jednak z tego co zauważyłem, sporo osób czerpie z mojego kanału tylko i wyłącznie. Także no już w tym momencie się poprawię, jeżeli będzie coś takiego, to nawet jakiś krótki, byle jaki odcinek, ale wam wrzucę, no bo jednak zdaję sobie sprawę, że sporo osób może to duże ilości osób może to pomóc, nie? Żeby w ogóle miały informacje o czymś takim. Dobra, no wiecie co, tego Uruka Urksi nie ma w ogóle sensu. No w sumie to jeszcze Berserk nie pokazał swojej klasy, bo w ogóle póki co Kunegunda tutaj błyszczy na tym odcinku, no ale zobaczymy jak dalej. Mamy Cyklopa. Cyklop to jest wojownik, który ma 9 miliardów HP. No i jego tutaj no na 100% nie zrobimy, no to generalnie nie ma opcji. No zobaczcie, że z tych 9 miliardów mu zbijamy do tam około 5, 5,5 maksymalnie, no ale to nawet nie jest połowa.
Także generalnie olewamy, ponad połowę mu nie schodzimy. No i mamy Ślizgogona. Ślizgogon to jest zwiadowca, to jest 121 tysięcy zręczności, HP ma prawie 1 300 000 000. No ale jako, że to jest zwiadowca, to może jakby tam się udało, żeby tam jakiejś serii uników nie zrobił, my jakąś serię ciosów, to może i faktycznie byśmy go pokonali. Zobaczymy. To jest uświęconą tradycją Szkoła Magii, więc to nie jest jakiś tam trudny loch. Generalnie troszeczkę sobie poklikamy i zobaczymy, jak to pójdzie, nie? No i tak, tak to generalnie wygląda, takie są plany na kanał. Dużo osób też... Aha, wczoraj w ogóle też zacząłem o tej serii free to play, tam nie dopowiedziałem. Z tego co w ogóle ktoś mi napisał, że może jakoś zwiadowca na serię free to play, dokładnie taki mam plan. Taki mam plan, żeby na kolejnym międzynarodowym zacząć sobie tą serię free to play i żeby właśnie to był zwiadowca, bo wydaje mi się, że zwiadowca jest taki w miarę spoko, jeżeli chodzi o free to play. Druid zresztą też jest taką w miarę fajną klasą dla graczy free to play, tak mi się przynajmniej wydaje. Także po prostu zaczniemy sobie na streamku na kolejnym międzynarodowym serwerze tego free to play, tą free to play klasę, tą free to play serię. No i ona będzie głównie ogrywana na streamach, ale będę się starał zapisywać wszelkie tam walki i tak dalej i od czasu do czasu robić też wam na kanale takie podsumowanie czy coś w tym stylu, taki odcinek podsumowania, gdzie właśnie pokazuję, jak ta postać się rozwija i tak dalej i tak dalej, żebyście wy też na kanale mieli coś za to, powiedzmy. No ale wiadomo, no jako taka seria free to play, no to jest właśnie działa na tej zasadzie, że jednak nie robimy odcinka codziennie, bo jakby no wiadomo, no pupile klikamy co 15 minut, nie robimy tego wszystkiego na odcinku raz, dwa i tak dalej. Tylko jednak no to właśnie bardziej pod takie streamki, żeby sobie pogadać i coś tam poklikać. No a tak jak mówię, w międzyczasie wrzucę jakiś odcinek, gdzie wam pokażę, jak się postać rozwinęła przez dany okres czasu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie spoko. No bo jednak na tych streamach, no wiecie, no obecnie to sobie co? No ogarniamy wszystkie postacie, czyli tam zaczynając od doktora Babu, kończąc tutaj na karczmie. Ogarniamy to wszystko, to nam tam zajmuje różnie. Ja też dużo z wami gadam. Generalnie ja streamy traktuję jak coś takiego, żeby głównie z wami pogadać, nie? W tle, żeby coś tam na shake się porobić, ale przede wszystkim z wami pogadać, bo to jest, wydaje mi się, fajna interakcja z widzami. Wiecie co, tutaj już sobie generalnie odpuścimy, bo nie ma to totalnie sensu klikać, bo w ogóle nie ma chyba podejścia do niego, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy Odyna, natomiast tutaj mamy chłopięcego, powiedzmy Briana, ale nie wiem, czy tak się to czyta. Dobra, więc tak, 13 piętro może zacznijmy. No zobaczcie, no tutaj już sami widzicie, że nawet na tym berserku potrzeba większej ilości przerwy, żeby faktycznie te lochy coś popadały, no bo teraz no sami widzicie, jak to wygląda. No generalnie żadnych bliskich prób. Gdyby tamta Kunegunda nie zrobiła tylu uników, to tamtego też byśmy nie pokonali. No wiadomo, zawsze to jeden loszek do przodu, ale no jednak nie idzie to wcale tak kolorowo. Może za miesiąc, może za tam powiedzmy dwa, coś tam popada więcej. Natomiast no pozmieniałem tutaj na przykład pachołką bronię, więc to też w sensie ci, co wymagali zmiany, nie? No to im pozmieniałem, więc wiadomo, że coś tam to powinno też pomóc. No ale sami widzicie, jak to wygląda. Także tak, no taki jest plan na tą serię free to play. Bardzo dużo osób mnie o to prosiło już od dawna, zanim jeszcze w ogóle zacząłem streamować. Nie chciało mi się tego robić, nie ukrywam, bo jednak... No co, no tak jak mówię, no odcinek z takiej serii by się pojawiał może na początku raz na tydzień, potem jeszcze rzadziej, a ja bym musiał cały czas to grać, spędzać dużo czasu. Ja też nie mam tyle czasu, żeby siedzieć nad Shakesem nie wiadomo ile. Na tych postaciach, które mam, no to wiadomo, za grzyby jest przeklikiwane szybko, wszystko szybko i generalnie no ja na tym mogę spędzić pół godziny nad tymi postaciami, już nie wchodzić cały dzień. No a dla takiej postaci free to play będzie trzeba poświęcić tego czasu więcej. No i właśnie odkąd zacząłem streamować, to jest idealna okazja, żeby taką postać free to play założyć. No bo chociaż będzie co robić. Dobra, ten haker Jan, powiedzmy, że jeszcze 30 grzybów, ale też nie wygląda w ogóle, jakby miał paść. No odcinek z berserka praktycznie jak nie berserk, nie? Tak to wygląda. No bo jednak mimo wszystko zobaczcie, że praktycznie w ogóle tutaj nic nie pada. No ale uprzedzałem, wy ciągle chcecie te lochy, wy ciągle chcecie te odcinki z tych lochów. No już wiecie, jak wyglądają te postacie i wiecie, że to wcale nie jest takie proste. Dobra, mamy tutaj ten 15 w Westerosie, tego 15 przeciwnika. To jest też wojownik, no prawie miliard HP, 66, prawie 67 tysięcy siły. Także to jest dużo, nie? To jest dużo i chyba też, jeżeli tutaj Kunegunda nie zrobi jakichś magicznych trików, to chyba też go nie pokonamy. No ale popróbujemy, troszeczkę popróbujemy, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. 15 to jest wojownik, 16 standardowo, nie pamiętam, kto to jest. Wydaje mi się, że
16 to chyba też był wojownik, albo mogę się mylić, nie pamiętam w tym momencie. Wiem, że na pewno 17 i 18 to są magowie, więc oni by padli no tutaj dosłownie w chwilę, natomiast no, chyba 16 to jest tak samo wojownik, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale zobaczymy, no na razie musimy pokonać 15. No i tak jak mówię, no mamy tego druida, to już w ogóle powtarzam, z którego też tam jeszcze lochy jakieś tam generalnie się da zrobić, powiedzmy. Natomiast no już przydałaby się nowa postać, jeżeli chodzi o kanał, żeby go tak troszeczkę ożywić i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest pomysł na serwer 48 międzynarodowy, żeby właśnie nowa postać tam powstała. Będzie to prawdopodobnie mag, którego też bardzo dużo osób z was chce. I to już będzie taki mag, można powiedzieć, na... No jednak na tak naprawdę, nie żeby tam jakoś, wiecie, bardzo tryhardować, ale już taki z grzybami, taki żeby faktycznie prędzej czy później jakiś tam wysoki ranking osiągnąć. Także no może coś takiego ożywi troszeczkę kanał i będzie znowu ciekawiej. Chociaż no zobaczcie, jak to wygląda, no tak naprawdę na druidzie, no to co, druid ma tam chyba 5 miesięcy plus minus, a już jesteśmy na takim etapie, gdzie już te lochy tak nie idą, jakbyśmy chcieli, żeby szły. Także no już ta gra jest coraz szybsza i naprawdę te początki, które są tak naprawdę najbardziej ekscytujące i najbardziej wam się podobają jako widzom, no w tym momencie przemijają dosłownie chwilę i jakby żeby jakby na kanale utrzymać tą aktywność i tak dalej, no to by trzeba startować praktycznie co serwer, no ale to się mija z celem, nie? To się jakby mija z celem. Dobra, no powiedzmy, że jeszcze te 20 grzybów, no wygląda, że tutaj też nic niestety nie zrobimy, także też lipa. No co, no słabiutki odcinek, nie? Słabiutki, ale przynajmniej macie dowód, że no trzeba z tymi lochami na tym berserku jeszcze się wstrzymać. Dobra, Esteros mamy, czyli w sumie wszystko przeklikane, zostali nam nordyccy bogowie. Zadaje obrażenia ogniem, odporny na ogień. Jak tutaj u nas wyglądają runy? Tu mamy zimno, tu mamy błyskawice, tu mamy zimno i tu mamy zimno. Okej, czyli można powiedzieć, że idealnie. Odporności też powinny być, jeszcze tutaj sobie sprawdzimy na wszelki wypadek dokładnie. No i co? I tak naprawdę lecimy. No w teorii runy mamy bardzo dobre, jeżeli chodzi o tego kolegę. Chyba go wczoraj mieliśmy na paladynie też, tak mi się wydaje. Czyli w teorii no powinniśmy go tutaj na tym berserku pokonać. No bo jednak palady na berserk, no to jest różnica i w statystykach i tak dalej, no ale zobaczymy jak to pójdzie, no tak z tego co widzę póki co około pół HP mu zbijamy, także nie jest to wcale jakoś tam bardzo kolorowo, nie wygląda to jakoś super, no ale co, no, o tam było 120 milionów HP, czyli może, o 12 milionów HP, okej, to on może jest do zrobienia, to jego tutaj może troszeczkę dłużej poklikamy, zobaczymy jak to tam pójdzie. No ale co mogę powiedzieć, no dzisiaj w ogóle wstałem rano, troszeczkę tam sobie posłuchałem jakiejś muzyczki i tak dalej, zanim jeszcze się ogarnąłem, żeby w ogóle nagrać ten odcinek, no i stwierdziłem, że zaczynam dietę, dlaczego? No bo w sumie widać, na kamerce może aż tak nie widać, trochę tutaj widać, że morda lekko ulana, no ale co mogę powiedzieć, tak to czasem bywa. Ale jednak no ostatnio trochę się ulałem, ja tam sobie z tego śmieszkuję, bo w sumie bardzo mi to nie przeszkadza, tak jak mam być szczery, nie ma w ogóle, nie, zresztą no widać, że nie jest to jakaś tam tragedia, jestem po prostu, można powiedzieć, delikatnie grubszy, ale stwierdziłem, że kurde, za dwa dni mam urodzinki, bo 18 lutego, czyli po prostu w czwartek, 21 chciałem powiedzieć, no i stwierdziłem, że wypadałoby się wziąć za siebie, nie? Także dzisiaj z taką myślą wstałem rano. Zobaczymy jak to się uda. Pewnie będzie widać na kamerce, jeżeli faktycznie uda mi się schudnąć. No bo jednak, no wiadomo, no nawet tutaj z tej mordy trochę mi zejdzie, powiedzmy, tych kilogramów. No ale taki jest plan, zobaczymy jak się uda. No przede wszystkim muszę sobie swoje zapasy, powiedzmy, w lodówce pozmieniać. No bo jednak sporo jest tam niezdrowych rzeczy. Ja sobie dietkę ustalam sam, można powiedzieć, jakieś tam ćwiczenia. No teraz jest trudniej, bo nie oszukuję, nie chce mi się w ogóle biegać, jak jest zima i tak dalej. Zresztą teraz to jest nie dość, że jest ślisko, to jest jeszcze teraz się jakaś tam ciapa zrobi, jak to się roztopi i tak dalej, więc biegać mi się totalnie nie chce, a bieganie strasznie pomaga schudnąć i ja generalnie chyba jakoś to było, nie wiem, na początku technikum chyba z 82 kg zleciałem do 67, dlatego, że właśnie dietka plus bieganie, nie? Tylko to było tam jakoś, to była tam jakoś wiosna, lato, więc to bieganie było strasznie fajne i przyjemne zresztą.
Tak jak mówię, no to było tam jakoś na początku technikum, no i tak jak mówię, no w około 4 miesiące schudłem te, można powiedzieć, 15 kilo, także no to jest chyba sporo, nawet mi się wydawało, że troszeczkę za szybko, no ale swój cel można powiedzieć, że osiągnąłem. Jadłem oczywiście normalnie, tylko nie jadłem tam w tym momencie, to ja wiecie, co chwilę jakieś tam fast foody, co chwilę coś tam na wieczór sobie lubię zjeść, jak coś oglądam i tak dalej, no to jest jednak zgubne, można by powiedzieć, natomiast w tym momencie będę chciał sobie zlecieć z tej wagi. Przede wszystkim, tak jak mówię, muszę swoją lodówkę wymienić, jej zawartość, no bo jednak w tym momencie nie wygląda to jakoś dobrze. No ale taki spontaniczny pomysł, stwierdziłem, w tym momencie ważę, nie mam pojęcia ile, powiem wam, że chyba 92 kilo, także to już jest sporo jak na mój wzrost, który wynosi tam 1,80 m plus minus, więc no tak bym chciał, no do 80 kilo, a najlepiej do 75, nie? Ale wstępnie 80, żeby już to, można powiedzieć, zaczęło wyglądać. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówię, no bieganie pewnie dojdzie, jak się już zrobi cieplej, natomiast teraz coś tam będę próbował w domu kombinować. Plus, no przede wszystkim dieta, czyli w moim wypadku są to jakieś tam zdrowe kanapeczki, jakiś pomidorek, szyneczka i tak dalej. No i tak naprawdę to dało rezultaty, jeżeli chodzi o wtedy, jak się odchudzałem, czyli te już tak naprawdę parę lat temu. No ale teraz stwierdziłem, że kurde, dzisiaj wtorek, za dwa dni 21 urodziny, trzeba się za siebie wziąć. I dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego, że będę miał dodatkową motywację. Tu w ogóle już 10 grzybów i kończymy. No niestety było 12 milionów, ale się nie udało go pokonać, z tego co widzę. Dlaczego wam o tym mówię? No bo będę miał motywację, że jak za dwa miesiące tutaj usiądę przed wami, przed kamerką, to będziecie, jeżeli mi się uda, mam nadzieję, że mi się uda, to będziecie mi pisać: o, ale chudziutki, o, ale coś tamtego. A jeżeli tego nie zrobię, to możecie mnie wyzywać od ulanych, no powiedzmy ulanych świń, bo nie będę tutaj przeklinał. Więc jakby mam dodatkową motywację, że skoro wam o tym powiedziałem, no to jednak wypadałoby to zrobić, nie? No ale zobaczymy, no to mówię, no daję sobie jeszcze czas. Nie zaczynam od dzisiaj, to od razu zaznaczam. W sensie, no już nie będę, wiadomo, się tam obżerał dzisiaj i tak dalej. No ale jednak muszę to, co mam w lodówce obecnie, jakoś tam zjeść i tak dalej. A to nie są tam najzdrowsze rzeczy, tak jak już powiedziałem. Także nie zaczynam od dzisiaj, ale tak maksimum myślę, że od czwartku zaczniemy. I zobaczymy, jak to tam będzie szło. Już muszę zacząć tą wagę kontrolować. No i wrócić, tak jak mówię, do tego 75 kilo tak docelowo, może 72, to by było dla mnie tak naprawdę idealnie w tym momencie. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie followka na Twitchu i wbijajcie dzisiaj o 19, bo będzie streamek, na którym sobie ogarniemy konta, pogadamy i tak dalej. Potem chyba kalambury dzisiaj miały być, więc potem jakieś kalamburki sobie zagramy. Tak jak mówię, wbijajcie na Discorda dla widzów, link jest w opisie i w przypiętym komentarzu, do Twitcha tak samo opis i przypięty komentarz. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. No dzisiaj za wiele się tak naprawdę nie podziało, no bo tylko jeden loszek, no ale zawsze to troszeczkę do przodu. Tak jak mówię, to by było na tyle. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się i cześć.